Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 125. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 79. Boże, poganie przyszli do twego dziedzictwa, zbezcześcili twój święty przybytek. Jeruzalem obrócili w ruinę. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom podniebnym, zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów i i pośmiewiskiem dla otoczenia. Dokądże, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia. Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam win naszych przodków. Niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasze zbawienie, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Dlaczego mają mówić Poganie, gdzież jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród Pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych. I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą tobie, panie, wyrządzili. My zaś, lud Twój i owce z twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i z pokolenia na pokolenie głosić Twoją chwałę. Rozdziały 20 i 21 drugiej księgi Samuela. Przedstawiają kolejne wydarzenia, przed którymi stoi Dawid w utrzymaniu jedności i stabilności w swoim królestwie, a także jego starania o pojednanie z Bogiem i zadośćuczynienie za grzechy, które wpłynęły na naród. Znalazł się tam przypadkiem pewien niegodziwiec, któremu było na imię Szeba, syn Bikriego Beniaminita. Zadał on wróg i krzyknął: nie mamy działu wspólnego z Dawidem ani dziedzictwa z synem Jessego. O Izraelu, niech każdy idzie do swego namiotu. Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odstąpili Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego. Ludzie jednak z Judy, od Jordanu aż do Jerozolimy stali wiernie przy swoim królu. Dawid przybył do domu w Jerozolimie. Dziesięć swych nałożnic, które zostawił celem pilnowania pałacu, Kazał niezwłocznie przeprowadzić do domu będącego pod strażą. Tam otoczył je opieką, lecz więcej się do nich nie zbliżał. Żyły tak oddzielone aż do dnia swej śmierci, jakby wdowy za życia. Pewnego razu odezwał się król do Amasy. Zwołaj do mnie ludzi z Judy w ciągu trzech dni, a potem stawisz się tutaj. Amasa udał się w celu zwołania pokolenia Judy, przedłużał jednak swój pobyt poza czas wyznaczony. Dawid powiedział Abiszajowi: Szeba, syn Bikriego, będzie dla nas o wiele gorszy niż Absalom. Zbierze zaraz sługi swojego pana i puść się za nim w pogoń, aby nie znalazł sobie jakich miast warownych i nie zniknął nam z oczu. Ludzie Joaba wyruszyli więc za nim wraz z Keretytami, Peletytami i wszystkimi bohaterami. Ciągnęli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bikriego. Znajdowali się właśnie obok wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, gdy spotkał ich Amasa. Joab ubrany był w zbroję, z przypasanym u biodra mieczem w pochwie. Wysunął się on i wypadł. Joab przemówił do Amasy: Jak zdrowie, mój bracie! Joab ujął przy tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go ucałować. Amasa nie zwrócił jednak uwagi na miecz w drugiej ręce Joaba. Ten pchnął go nim w podbrzusze tak, że wnętrzności wylały się na ziemię. Drugiego ciosu nie trzeba było zadawać, bo Amasa umarł. Joab i Abiszaj, brat jego, puścili się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. Jeden z młodych ludzi Joaba zatrzymał się nad ciałem i wołał: Kto miłuje Joaba i kto jest za Dawidem, niech idzie za Joabem. Amasa leżał zbroczony krwią pośrodku ruchliwej drogi. Człowiek ów zauważył, że przystaje cały lud. Odrzucił więc Hamasę z drogi na pole i przykrył go płaszczem. Zauważył bowiem, że każdy z przechodniów zatrzymywał się. Po usunięciu go z drogi wszyscy szli za Joabem, aby ścigać Szebę, syna Bikriego. Joab przeszedł przez ziemię wszystkich pokoleń izraelskich do abel Maaka. Zebrali się też wszyscy sprzymierzeńcy i poszli za nim. Przyszedłszy, oblegali szebe w Abel Bet Maaka. Dokoła miasta zbudowali nasyp wznoszący się na wysokość murów. Całe wojsko, które Joab miał przy sobie, przyłączyło się do prac zmierzających do zniszczenia murów. Z miasta zawołała wtedy pewna mądra kobieta: Słuchajcie, słuchajcie, powiedzcie proszę Joabowi. Przybliż się tutaj, bo chcę z Tobą pomówić. Kiedy przybliżył się Joab, kobieta spytała. Ty jesteś Joab? odpowiedział: Tak, ja. Powiedziała wtedy do niego: Posłuchaj słów służebnicy swojej. Odrzekł Słucham. I mówiła dalej: Co następuje? Od najdawniejszych czasów zwykło się mówić w ten sposób: Trzeba dokładnie zapytać w Abel, i tak niech sprawę załatwią. Należy do najspokojniejszych i najwierniejszych w Izraelu. Ty chcesz zburzyć główne miasto izraelskie. Dlaczego zamierzasz zniszczyć dziedzictwo pana? Joab odrzekł: O, daleki, daleki jestem od tego. Nie zamierzam ani burzyć, ani niszczyć. Nie tak sprawa wygląda. Jednak pewien człowiek z góry Efraima, któremu na imię Szeba, syn Bikriego, podniósł rękę na króla Dawida. Oddajcie więc jego samego, a odstąpię od miasta. Kobieta odpowiedziała Joabowi. Zaraz głowę jego wyrzucę ci przez mur. Udała się mądra kobieta do całego ludu. Ścięto głowę szeby syna Bikriego i rzucono ją Joabowi. On zaś kazał zagrać na rogu i odstąpiono od miasta. Każdy udał się do swego namiotu. Joab tymczasem wrócił do króla w Jerozolimie. Joab został mianowany dowódcą całego wojska izraelskiego. Benejasz zaś, syn Jojady, dowódcą keretytów i peletytów. Adoram został przełożonym robotników pracujących przymusowo. Jozafat, syn Achiluda, został pełnomocnikiem. Szeja pisarzem, a Sadok i Abiatar kapłanami. Również Ira, pochodzący od Jaira, został kapłanem Dawida. W czasach Dawida nastał głód trwający trzy lata z rzędu. Dawid więc radził się pana, a pan dał mu taką odpowiedź: Krew pozostaje na Saulu i jego domu, bo wymordował on Gibeonitów. Król wezwał do siebie Gibeonitów i rozmawiał z nimi. Gibeonici nie wywodzili się z Izraelitów, lecz z resztek Amorytów. Chociaż Izraelici przysięgali im, jednak Saul starał się ich wytracić z powodu gorliwości o Izraela i Judę. Dawid zapytał Gibeonitów. Co wam winienem uczynić i czym was ułagodzić, abyście błogosławili dziedzictwo Pańskie? odpowiedzieli mu Gibeonici: Wobec Saula i jego domu nie chodzi nam o srebro ani złoto. Nie chcemy również spowodować śmierci żadnego człowieka w Izraelu. Oświadczył: Co powiecie, to wam uczynię. Odpowiedzieli królowi: z powodu człowieka, który nas niszczył i zamierzał naszą zgubę, żebyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech wydadzą nam siedmiu mężczyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec pana na wzgórzu Saula, który był wybrańcem pańskim. Król odpowiedział: Wydam ich wam. Król oszczędził jednak Meribbaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi złożonej wobec pana, wiążącej Dawida i Jonatana, syna Saula. Król wziął dwóch synów Rispy, córki Ai, których zrodziła Saulowi, Armoniego Meribbaala, pięciu synów Merab, córki Saula, których zrodziła Adrielowi, synowi Barzillaja z Mecholi. Oddał ich w ręce Gibeonitów. Powiesili ich oni na wzgórzu wobec pana. Razem zginęło ich siedmiu. Zostali straceni w pierwsze dni żniw. Był to początek żniw jęczmiennych. Rispa córka Ai, wzięła worek i rozłożyła go na skalę. Od początku żniw, aż do zroszenia ciał deszczem z nieba, nie dozwalała, by ptactwo podniebne rzucało się na nie w ciągu dnia, a dzikie zwierzęta w nocy. Zawiadomiono o tym, co zrobiła Rispa córka Ai, nałożnica Saula. Dawid podążył, by od obywateli Jabesz w Gileadzie zabrać kości Saula i kości Jonatana, jego syna, które wzięli pokryjomu z placów Betrzean, gdzie zostali powieszeni przez filistynów. Wtedy, gdy filistyni zadali klęskę Saulowi na wzgórzu Gilboa. Zabrał stąd kości Saula i kości jego syna Jonatana. Pozbierano również kości powieszonych. Pogrzebano kości Saula i jego syna Jonatana, jak również kości powieszonych w krainie Benjamina w Sela, w grobie jego ojca Kisza. Zrobiono wszystko tak, jak król zarządził. Potem Bóg okazał się dla kraju łaskawy. Znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami i walczyli z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie. Tymczasem niejaki Jizbo Benob, pochodzący od Rafy, którego włócznia ważyła trzysta syklów brązu, przypasawszy nowy miecz, mówił, że chce zabić Dawida. Ale Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali, mówiąc, nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zagasił światła Izraela. Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Huszatyta zabił wtedy Safa pochodzącego od Rafy. Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gop, Elhanan z Betlejem, syn Jaira, zabił Goliata z Gad, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał I jeszcze jedna odbyła się walka w Gad. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi, razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy. Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Shimei, brata Dawida. Ci czterej pochodzili od Rafy z Gat. Polegli oni z ręki Dawida i jego sług. W rozdziale trzynastym wersetach od pierwszego do dwunastego Dziejów apostolskich rozpoczyna się pierwsza podróż misyjna świętego Pawła i Barnaby która miała kluczowe znaczenie dla rozwoju wczesnego kościoła i rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa poza granice Palestyny. W Antiochi w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli... Rzekł Duch Święty, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz położywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. Lecz przeciwstawiał się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale szaweł, zwany też Pawłem, napełniony duchem świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: O synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy, i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemności. I chodząc w koło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc co się stało, uwierzył, zdumiony nauką pańską. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia.